czyści rządek, więc dosyć szybko to postępuje. No nie jest to zbyt duża praca. Właśnie nawet z ciekawości zmierzę, ile to ma w szerokości w tym najszerszym momencie. 26, o proszę popatrzeć, 26 cm. Tak to wygląda. Także nie jest to aż strasznie duża praca, szybko zejdzie z szydełka, jak to się mówi. No i co? Przechodzimy do omówienia. Więc trzeci rządek zaczynamy od krateczek pustych, jest ich 6 na początek. Potem mamy 9 krateczek pełnych, czyli 28 słupków obok siebie. Przypominam, że po 2 słupki na mostek wykonujemy, aby uzyskać pełną kratkę. 3 krateczki puste, 2 pełne, puste, 2 pełne. Na 2 pełne kratki potrzebujemy 7 słupków. No i do końca już robimy kratki puste, do końca rządku oczywiście. I to nam wyjdzie 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kolejny rządek jeszcze w tej samej szerokości, ponieważ co 3 rządki sobie zmniejszamy, czyli po prostu o jedną krateczkę z prawej i z lewej. No znowu przerzucamy na drugą stronę i zaczynamy od nabrania 5 oczek łańcuszka. Czwarty rządek ja już mam gotowy. No i on jest w tej samej szerokości, co pod przednie 2. I tak właśnie będzie, co 3 rządki będziemy zmieniać szerokość, czyli będziemy zmniejszać akurat. Czyli 3 rządki zawsze będą w tej samej szerokości. I zaczynamy od kratek pustych, jest ich 7. Następnie 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, po 2 słupki na mostek dajemy oczywiście. 3 kratki puste, 2 krateczki pełne, 1 kratka pusta. I o ile pamiętam, tutaj jest 9 krateczek pełnych. Zaraz jeszcze przeliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zgadza się. Czyli 28 słupków obok siebie. No i do końca już robimy tylko kratki puste i jest ich 2, 4, 6, 8. Tak wygląda czwarty rządek. Przechodzimy do piątego rządku, ale żeby przejść, no to wiemy, mamy już 3 rządki w tej samej szerokości, więc teraz sobie zmniejszamy. No i oczywiście oczkami ścisłymi próbujemy przemieścić się na ten sąsiedni słupek. O, z tego miejsca zaczynamy, czyli stąd robię 3 oczka na pierwszy słupek, 2 oczka na daszek, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w kolejny słupek, wykonując słupek. O, i tak wygląda moje pierwsze okienko zmniejszonym o jedną kratkę z prawej i z lewej rządku. No i piąty rządek, tak jak mówiłam, zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. Na początek robimy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 9. Następnie krateczki pełne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 19 słupków obok siebie. Jedną kratkę pustą, jedną pełną. 2 puste i następnie 11 kratek pełnych, czyli 34 słupki obok siebie. I no i do końca zostały nam tylko 3 kratki puste. No tutaj pamiętamy, że zmniejszamy, jedna kratka zostaje nieprzerobiona. I to był piąty rządek, kolejny szósty będzie w tej samej szerokości, bez zmniejszania. No i mamy szósty rządek tej niewielkiej robótki, bez zmniejszania, w tej samej szerokości. 5 krateczek pustych na początek, dalej robimy kratki pełne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie.
Dwie kratki puste, dwie pełne, pusta, pełna. Dwie kratki puste, dwie pełne. No i do końca robimy kratki puste. Wychodzi nam ich 2, 4, 6, 8, 10, 11. O, 11 tych krateczek nam wyszło. I kolejny rządek robimy w tej samej szerokości. No i mamy siódmy rządek. Już powoli jest widoczny wzorek. Zaczynamy od kratek pustych. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dalej dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Jedna pusta. 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Ojejku, dobra. Tutaj te 4 pełne. Dalej jedna krateczka pusta i znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 13 słupków obok siebie. I do końca robimy kratki puste. 2, 4, 6, 7 wyszło. Teraz przerzucamy na drugą stronę i zmniejszamy sobie o jedną krateczkę, bo już te 3 rządki mamy za sobą i kolejna porcja 3 rządków w tej samej szerokości, ale oczywiście mniejsze o 2 krateczki, no bo o jedną z prawej i o jedną kratkę z lewej. Ok, ja już przeszłam sobie tutaj na ten pierwszy słupek, nie brzegowy, tylko kolejny. Nabieram 5 oczek łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się w kolejny słupek. O, i wykonuję słupek. I tak wygląda początek kolejnego rządku. Proszę bardzo, już 8 rządek wykonany. Zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. No i tak, na początek robimy krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tych kratek wychodzi. Później 4 krateczki pełne. Akurat ponawiamy, bo też miałyśmy 4 kratki pełne w tym samym miejscu w poprzednim rządku, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej jedna krateczka pusta, znowu 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. I do końca już kratki puste i tym razem wyszło nam ich 2, 4, 6, 8, 10, 11. I przypominam, że ostatnia kratka to kratka nieprzerobiona, bo to jest ten moment, gdzie zmniejszamy robótkę z prawej i z lewej o jedną krateczkę. I tak to w tym momencie się prezentuje. Praca niewielka, więc myślę, że z końcówki, z jakiejś resztki, wyłenki można wykonać właściwie kordonka, tak? I na prezent na przykład dla kogoś, albo na zawieszkę, jeżeli ktoś ma dużą choinkę, czy jako ozdoba okienna, także tutaj jest ogromna dowolność. 9 rządek, na razie w tej samej szerokości co poprzedni. I jeszcze jeden będzie w tej szerokości. Na początek kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10. Następnie krateczki pełne i jest ich 5. To oznacza, że trzeba zrobić 16 słupków obok siebie. Dwie krateczki puste. No i 4 pełne. Czyli 13 słupków obok siebie, 2 słupki na mostek. Do końca już wykonujemy kratki puste i wyszło ich 2, 4, 6, 8, 10 również. Także tak to na moment obecny wygląda. Rządek 10. Na początek mamy kontynuację, bo ponawiamy to samo, co było w tym rządku 9, czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10 krateczek pustych. 4 kratki pełne w tym samym miejscu, w którym były, czyli 13 słupków, ponawiamy sobie. 2 krateczki puste, jedna pełna, jedna pusta. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i do końca już robimy kratki puste, czyli też jest ich akurat tutaj 10.
Kolejny rządek będziemy zaczynać od zmniejszenia o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony, czyli o i tak każdy rządek zaczynamy od, jeżeli zaczynamy pustą kratką, no to nabieramy sobie 5 oczek łańcuszka, nawijamy nitkę, wkuwamy się tutaj w sąsiedni słupek i wykonujemy słupek. O, tak to wygląda. 11 rządek zmniejszony o jedną krateczkę z prawej i z lewej. I na początek mamy kratki puste, czyli jest ich 9. Dwie kratki pełne, dwie puste, pełna. Trzy kratki puste, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. I do końca wykonujemy 9 krateczek pustych. O, i tak się prezentuje. Myślę, że już widać, że tutaj wyłania się gwiazda betlejemska.